Najlepszy melanż, u nas wakacje trwają całym rokiem. Wchodzę na parkiet, tanecznym drogiem. Zarąbisto blondy zabieram, swoją brunetkę, a ja nie opieram. Czuję się zdrowy z tego afera. Czuję, że nie będzie znowu co zbierać. Mocny blond, krótki top, stopa, no no. Przedstawiaj się, dobry ciuch, wkłada znów. Taki luk, że zbala to. Włosy blond, krótki top, panna mnie do wiary. Nie wiem, gdy ukrywał wcale, co z miłością bijany. Mocny blond, krótki top, stopa, no no. Przedstawiaj się, dobry ciuch, wkłada znów. Czy też anioł, ma uwadze moją chrapkę na nią. Taka niunia na szkło ma parcie, pokazuje dzięki swe na starcie. Dziś chcę zabrać do siebie, Netflix and chill, bez kończy film. A do północy ostatnia minuta, jak dzieciuszek zgubiłaś buta. Mocny blond, krótki top, stopa, no no. Przedstawiaj się, dobry ciuk, wkłada znów. Taki luk, że zwala to. Włosy blond, krótki top, panna mnie do wiary. Nie będę ukrywał wcale, kto z miłością pijany. Wszystkim witam was w kolejnym vlogu. Z tej strony Agro Szymanów. Dzisiaj 15 lipca. Właśnie mamy tutaj, jadę dużym Masejem. Mam spięte dwie przyczepy, jak widzicie. I jedziemy kosić rzepak. Ogólnie wjechaliśmy już wczoraj, tylko tak na spontanie, tego nic nie nagrałem. Wjechaliśmy wczoraj tam w kawałek hektar. Pomodziliśmy pół hektara, zmierzyliśmy wilgotność, no tak wychodziło 9,2, 9,5 wilgotności i daliśmy spokój, dlatego dzisiaj też mamy godzinę 14. Wjechaliśmy sobie w drugi kawałek, tam w innym miejscu, tam jest 4,80, no i objechał dookoła, zmierzyliśmy wilgotność 8%, także zdecydowaliśmy, że wjeżdżamy, będziemy go kosić dzisiaj. No ale zobaczymy, na razie ogłosimy te dwie przyczepy. Zobaczymy, na której skończymy kosić, może jeszcze coś się ukosi. A jak nie, to resztę, no po prostu jutro będziemy kosić, jest sobota. Także żniwa rozpoczynamy, znaczy rozpoczynamy, no już jęczmień skoszony. A została jeszcze pszenica, rzepak. No mówię, wjechaliśmy. O, tutaj znajomy jedzie fendem. Też chyba kosi rzepak. Dziewięć, trzy, sześć chyba to jest. Tak, puste przyczepy na pewno też koszą rzepak. Także dzisiaj już u nas kombajny, no już tam trochę ludzi pokosiło. My robiliśmy teraz trawę, drugi pokos, nic nie nagrałem niestety. Robiliśmy drugi pokos, tam poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. Nie, wtorek, środa, czwartek, trzy dni. Także nie kosiliśmy, a już tam w czwartek już wyjechało parę osób. Już dzisiaj tam jechałem samochodem, to już jest trochę skoszony, gdzie nie gdzie, ale tak dzisiaj kombajny ruszyły, tam już widziałem, że trzy kombajny chodziły.
No i tak samo my dzisiaj też ruszymy, zobaczymy jak to będzie. Zobaczymy jak to będzie dalej wilgotność. Także co, mam mało baterii, bo tak też dzisiaj wyjechaliśmy sobie, zobaczyć tylko czy się nadaje wykwaszenia. Także nagram wam coś dopiero na polu, jak może wysypię zbiornik, bo mam mało baterii, żeby starczyło mi. Także jesteśmy, witam się z wami ponownie. Nakoszone już mamy półtorej przyczepy. Ja właśnie je odczepiam i jadę do domu po tą jedną metaltechu wuja, co by użyliśmy na jęczmień. No ona jest cały czas u nas stoi, bo ja mu niepotrzebna na razie, bo na te dwie się nie zmieści nam tutaj. Tu mamy 4,70. No na razie jak kościmy, to wychodzi na pewno ponad 4 tony. Także jest bardzo dobrze. Wam pokażę tutaj sobie odczepię, bo jadę potem, zostawimy. Dobra, mamy. I pokażę wam jak wygląda rzepak. Tutaj jest całkiem fajny, nie można powiedzieć. O, tutaj trochę odgarniemy go. Tata pełno nasypał. O, widzicie ziarno. Jak wczoraj kosiliśmy na tym pół hektarze, na tym hektarze jak wjechaliśmy, było ziarno gorsze. Tutaj jest fajne to ziarno, nie można powiedzieć. Grubsze niż tam. No i teraz usypię. Wilgotność 8%. Jak mówię, drugi raz nie mierzyliśmy. Jak będziemy na tamten inny kawałek, to zmierzymy tam. Tutaj na razie nie mierzymy, bo wydaje się suchy. No i co? Tutaj mamy tyle, na tamtej mamy około 5 ton już namucone. Tam zbiornik i trochę jest. Także odczepiamy te i jedziemy do domu po metaltecha wuja. Ja mam mało baterii, jak mówiłem, mam jeszcze 25%. To połączyć się z wami jak będę na polu już z tamtymi dwoma. Także jak widzicie, pole prawie skoszone. Zostało tutaj, nie wiem, może z pół hektara, może nie. Ja przyjechałem masejem. Już dwie mam tutaj przyczepy, musimy tylko szczepić, czekam na tatę, żeby je szczepić, we dwóch będzie szybciej. I zobaczymy, nie wiem czy się jest kub otwarty, czy nie. Będziemy dzwonić tam, gdzie wozimy. Czyli za mną, żeby nie nakurzyło. Będę dzwonił, tam trzeba zadzwonić, czy jest otwarte, czy nie. I jak będzie otwarte, no to te dwie zaprowadzę, dacie na pole inne. A z tamtymi dwoma już są pełne. Będę jechał. Zawieźcie, to jest kup blisko, tam 7 km od nas. Także blisko, nie wiem, kolejki chyba nie powinno być, bo chociaż nie wiadomo. Także tak to wygląda. Tutaj jest, na tym polu, no nie było gdzieś z 6 lat rzepaku. Była kukurydza, pszenica, ale nie, rzepaku nie było. No i widzicie tutaj rzyzysko zielone, zdrowe, nie ma chowacza. Także jednak jak na polu jest przerwa rzepaku, to on wtedy lepiej rośnie. O, tak to wygląda. Klasior, ja idę do tej, wsiąść do kabiny chwilę. Zobaczymy jaki jest dalszy plan działania. Także tak to wygląda. I na razie się z wami żegnam. Także mamy godzinę 19. Jesteśmy tutaj już na innych działkach. Tutaj jest ten hektar, który wczoraj wjechaliśmy, omówiliśmy połowę, miał 9,5. Dzisiaj tutaj po tamtym polu wjechał, miał już z tego naszego miernika 6%. A on na polu nam pokazał 8 wilgotności na tamtym kawałku wcześniejszym, a teraz byłem na skupie, wyszło 8,1, także się pokrywa. I kosimy dalej. Tutaj mamy jakby w kompleksie 13 hektarów. To są jakby dwie działki przedzielone miedzą i potem tam dalej rowem. Tu jest jakby w jednym polu 7, niecałe 8 hektarów. Tam jest lekko ponad 4. Tutaj mamy 13 hektarów. Tutaj wjechał, omucił no już przyczepę całą tą wuja. I nie wiem czy na tamtej coś jeszcze, nie. Już nie chce mi się wchodzić. Ja przyjechałem po niemałym masejem. Zabieram je i jutro rano będziemy z nimi jechać na sprzedaż, bo tam skupię się tylko do 19 otwarty, to już nie zdążymy, a jutro od rana od 6 też otwarty tak samo, także jutro z rana się pojedzie dowywalić. Tamte dwie waliłem, są puste, było na nich 17,5 tony. No u nas rzepak płacą, my wozimy tutaj, u nas skupuje oddział jest Skubut Bioagry. To tam za dopłaty, za wilgotność i za zanieczyszczenia, że są małe, wilgotność mniejsza niż 9, wyszedł 1948 zł netto. Czyli cena no nie do w tamtym roku, ale nie jest źle. Tam woda litata jedzie klasem. Rzepak już suchy, myśleliśmy, że będzie nawet wilgotniejszy, ale tutaj na tych polach, ale jeszcze jest suchy. Także co, żniwa rozpoczęte w pełni.
No kombajny się, tak mówiłem, ruszyły, już spotkałem parę kombajnów, tutaj znajomi też wyjechali, koszą, bo się nadaje do koszenia. Już byłem teraz na skupie, to już włożą tam pszenicę. To pszenica 12,5% wilgotności. Nie wiem tam z jakich pól, jak ona wyglądała, no ale tylko wiem tyle na wadze, bo akurat ktoś przyjechał z pszenicą, miała 12,5% wilgotności, także sucha. I myślę, że jak skończymy, że bak się kombajn zajmie stół i zaraz trzeba będzie pod koniec tygodnia wjeżdżać w pszenicę. Zobaczymy jak to będzie. Tutaj taki zestawik, zobaczymy, może na skupu jadę małym masejem, się przejadę jutro, żeby tam tego nie przyczepiać. Tak to wygląda. Także kamera mi się już prawie rozładowuje. To dzisiaj to na tyle. Jutro wam nagram coś więcej, jak będę może coś jeździł albo z kombajnu. Także witam was dnia kolejnego. Dzisiaj niedziela, 16 lipca. Mamy żniwa, więc pracujemy w niedzielę. Mamy godzinę 9, widzicie, byczki mają rozdane. Ja mam małego maseja szczepionego z tymi wuja przyczepami. Są pełne, wczoraj nakosiliśmy je do pełna, tam do 21. I jadę z nimi na skup. A tutaj masej z tamtymi dwoma pustymi stoi. Tata gdzieś koło 10 będzie wyjeżdżał. Także nie wiem, jak wrócę, to sobie to mu zaprowadzę. Jak nie, to sobie zaprowadzi maseja na pole i potem pojedzie kombajnem. Na pole mamy blisko gdzieś kilometr tutaj po wsi, to także bez problemu sobie zaprowadzi sam. No i w jedno miejsce postawi, będzie sypał, bo jest tam spore pole. Jak mówiłem wczoraj, ja z tymi dwoma jadę na skup małym masejem. Tutaj zobaczymy, ile będzie na nich też, właśnie, że wczoraj było 17,5 tony na tamtych. Tutaj mamy, zaraz może wam wejdę, pokażę. Mamy dwie pełne przyczepy. Ta jest pełna i tamta z góry może tak samo jest pełna. Obydwie mamy pełne szczepione, już mamy wszystko, światła, hamulce poszczepiane. I co, jadę sobie małym masejem na skup i nagram wam coś może, jak będę tam na skupie, zobaczymy. Kolejki chyba nie powinno być. No wczoraj jak byłem przed 19 z tamtymi. To wjechałem prosto na wagę i do wysypu. Nikogo nie było, tam na wadze mówili, że byli telefony. Chociaż ja już skup od 6 rano czynny. Ale nie śpieszyłem się z tego względu, że i tak do około 10 dopiero wyjedziemy. Mamy puste przyczepy, mamy na coś sypać. A o 6 jak ktoś tam zajechali, to mogła być kolejka. A do tej pory już się może rozładowali. Chociaż nie wiem, bo tam gdzieś jest sobie rzepak, to wolno idzie. A jak taki zestaw jak ten, no to musi dobre pół godziny schodzić, żeby mógł następny wjechać. Także zobaczymy jak to będzie. Także ja palę ciągnik i jadę na skup. I widzimy się później na skupie lub na polu. Także jak widzicie, jesteśmy na skupie. Zajechałem już przyczepami. Mogę wam powiedzieć, jakie są tutaj wyniki próby. Wilgotność 5,4, także suchy. Nawet bardzo za bardzo. No ale tutaj mamy dopłatę za suchość. No czyli nasza za wilgotność, czyli mamy dopłatę, nie jesteśmy stratni, czyli cena nie jest sztywna, tylko dopłacają. Zaolejenie 46,1 i zanieczyszczenia, nie wiem, tutaj u nas jest ogółem 1,4 i nieużyteczne 0,4. Także jakościowo rzepak bardzo dobry. Zaolejenie nawet lepsze niż w zeszłym roku. Przede mną są 4 ciągniki. Mamy godzinę 10. Tam mieli awarię właśnie na elewatorze, coś tam nie chciało. Nie wiem, bo dopiero przyjechałem, to stali tutaj rolnicy mówili, że stoją już pół godziny, bo wcale nie chce schodzić z kosza. No także 4 ciągniki przede mną, takie 2 zestawy są większe, 2 trochę mniejsze. Czyli no jakieś bite 2 godziny będziemy musieli czekać, żeby się wysypać. Jak mówiłem, takie 2 takie dychy, 8. No dychy, powiedzmy, to za 40 minut schodzą. A tutaj przede mną tam na samym początku też ma dwie dychy, nie wiem czy na kamerze widać, nie będzie widać, pod samym wjazdem. Potem ma chyba 2 ósemki, jakieś HL-ki większe. No i potem jest taki mały wyrolnik 60 z tam, nie wiem, z 4 chyba. No i tutaj przede mną ma też ma 6 i tutaj 3,5 tonówkę. Także się zejdzie trochę czasu. No ale nic, czekamy ze 2 godziny. O, akurat może tam nakosi tam te przyczepy jak dojedziemy, chociaż zobaczymy jak to będzie. Także kolejki, no gdyby ten nie stanął kosz, to byłoby szybciej na pewno, żebym był pod wysypem. A tak to czekamy i widzimy się później. Także witam was ponownie, godzina 12:30.
Ja wróciłem właśnie ze skupu, tutaj przyczepę odstawiłem tam daleko na polu, nie widać te buja. I tata właśnie wyjeżdża kosić, trochę się zeszło, wyjeżdża kosić. Ja przyjadę dużym Masejem z naszymi przyczepami, będziemy na nie sypać. Tak wygląda rzepak, ryzysko zielone w miarę, tam było na tamtym kawałku zieleńsze, tutaj trochę mniej. Ale i tak nie źle, rzepak suchy, 5,4%, miał teraz wilgotności, także jak wiór. Można kosić bez problemu. I co, jadę do domu zjeść obiad i przyjedam zaraz na pole. Także nagram coś, może później skąpać. Magra mam tutaj z zewnątrz, mamy godzinę prawie 16. Dwie przyczepy już mamy prawie nakoszone, ten zestaw. Tak to wygląda, to jednak jedzie, bo tam jest miedza, akurat te dwa pola tutaj łączy. Tak to wygląda. Idziemy zobaczyć te przyczepy. Chodzi w tą stronę. Glas daje sobie świetnie radę. Idziemy tam stanąć, pokażę jak to wygląda. To już mamy nakoszoną prawie, że tutaj brakuje, nie wiem, może 500, nie wiem, 500, no może 500 kilo. Na tamtej jest już tyle. Gdzie pogodę jeszcze gdzieś zbiór, dwa zbiorniki takie małe, bo tu jedzie w to mi z powrotem, to ma takie gdzieś 3 tony w zbiorniku, to wysypuję sobie, żeby nie jeździć ciągnikiem. Także rzepak ciepły. No, dzień było 34 stopnie, teraz już, znaczy to przed południem, w południe. Teraz widzicie, trochę się już zachmurzyło, no jutro mam jakieś burze. Się schłodziło, słońce zaszło, teraz już znośnie. Wiaderek fajnie sobie wieje. Także jakoś można już na polu siedzieć, bo wcześniej to była masakra. Rzepak suchy, jak mówiłem, 5,5% około. O, akurat będzie sypał, teraz wam pokażę. Piszcie w komentarzu, jak tam u was ceny rzepaku. U nas, jak mówię, 1935 jest wyjściowa. Na innym skupie tam jest też podobnie. Na pewno wszystko jest ponad 1900 zł netto. No i jeszcze, jak mówię, dopłacają za suchość i za zanieczyszczenia. Bo dzisiaj ten zagrożem rano, który miał... Ja zejdę, bo tutaj na niebieski wyjął te brudy z rury. Pójdę z tamtej strony. O, to tak. Ten, który zjadłem rano, który miał 5,5%, wyszedł 1970 netto, czyli prawie 2000. No nie jest ta cena sama to w tamtym roku, ale cóż, możemy zrobić. Także, no mówię, ja myślę, jak tam wiem, że w innych częściach Polski jest sporo tańszy. No tutaj u nas centrum mazowieckie. I tak to wygląda. W tamtym roku było czarne złoto, w tym roku no trochę mniejsze złoto, a też czarne. Także tak to wygląda. I widzimy się później, jak ogłosimy dwie pełne. Jak widzicie, jestem już drugim zestawem. Dawno nagosiliśmy, odczepiłem go tutaj, teraz przejechaliśmy ta działka, byliśmy przy drodze. Teraz jesteśmy tutaj przy rowie. Za rowem mamy jeszcze tam prawie 4 hektary jest. Także tu mamy puste te przyczepy. Ten tutaj dojedzie, wysypie co ma i będzie przejeżdżał przez mostek tam za rów. Ja tutaj mu ciągnikiem wygniotłem ślady, którędy może jechać.
Tylko nie wiem, bo tu lisy wykopały dziurę, żeby się nic nie zarwało. Zaraz wam pokażę, jedną wyniosłem ciągnikiem, gdzie może przejeżdżać. No tutaj mostek jest dotąd. No dotąd może przejeżdżać sobie. Także powinien tu się zmieścić. I tutaj widzicie, zobaczcie, jak lisy pokopały dziury. Tu jest jedna, zobaczcie, jaka dziura. Spora. Tutaj następna. Tutaj następna. Jest tego trochę. Chyba nic się nie zarwie pod kombajnem, oby, bo będzie słabo. No i powiem, że bardziej tę stronę dawał. Nigdy nie było takiego czegoś. No. Tutaj z góry może pokażę. Mamy deszcz prawie 3,90 jest tutaj. Czy 80. No tutaj jeszcze zostało gdzieś ze dwa hektary na tym działce. Tutaj kosi później, już jak się najwyżej wieczorem, a tutaj teraz jak jest widno, to wjedzie sobie, obkosi i będzie kosił tutaj. Także widzimy się później, jak będę jechał z tymi dwoma naszymi na skup już. Także te dwie nasze mamy podczepione. Godzina 17, jedziemy na skup. Jeszcze na chwilę zatrzymuję się tam w domu. Chciałem pokazać, jak masę ruszę z nimi. Włączymy sobie napęd. Taki wolniejszy bieg. O, ten może być. I zobaczcie, jak masa sobie daje radę. Jak po betonie z napędem. Teraz możemy wyłączyć napęd. Napęd wyłączony, bez napędu, zobaczcie. Rusza jak na drodze. Nawet nie zamieli. No, popoluje tak twardo, że jeździ się jak po drodze. Po asfalcie, czy to po takiej szutrowej drodze. To nie jest nic dobrego, no. Widzicie, jak wygląda kukurydza, to jest nasza kukurydza obok. Tutaj nigdy, odkąd pamiętam, nie było takiej kukurydzy słabej. Takiej od drogi, widzicie, tu mała, wcale nie rośnie. Zwinięta cały czas. Dobra, tutaj powoli, bo są pełne przyczepy, żeby nie rozsypywać, bo szkoda. No tak to kukurydza, no, będzie cięta dla byków, nie wiem jeszcze, czy na kiszonkę, czy na zielono. Zobaczymy. Powolutku. No, jesteśmy już na drodze. U nas się też powierzali rolnicy niektórzy w pszenicę. To tak samo jest już sucha, ma tam 10-12%. No nie wiem, jak tam o dwóch słyszałem, że takie ma wilgotności, nie wiem, jak tam inni. Ale myślę, że jakoś jutro mam jakieś burze. Jak jutro popada, no to się trochę dociągnie to wszystko, ale jak jutro nie popada, no to myślę, że koło środy już będzie można próbować wierzyć w zboże. Tutaj w pszenicę, no widzicie, to też pszenica. Ostatnio tutaj mamy kupę obornika. Teraz widzisz, sucho po wierzchu, jest sucha słoma, ostatnio ktoś tu podpalił nam. Były straże, trzeba było to gasić, przerzucać, widzicie. Po wierzchu się pryzma paliła, tam te 5 cm sucha słoma. No komuś się ewidentnie nudzi, ale jakiś nasz podpalacz w naszej okolicy, bo tej samej nocy się tam niedaleko też opalił las, znaczy las, ściółka w lesie. Tutaj straż od nas ze wsi, też jestem, to byliśmy arbie w tym lesie. A później tutaj i za 2-3 dni tam już, nie wiem, z 5 km od nas taka pustostan, taka stodoła się paliła. Także widać, że komuś się nudzi w domu. O, tutaj też nasza pszenica, tu mamy 3 hektary do rowu, jakby za rowem 4, tu mamy 7. To jest kukurydza na kiszonkę, pszenica też już kłosy zwiesiła, cała jest już biała, to czas najwyższy na nią, zobaczymy. No, zobaczymy, jak to będzie, jak skończymy rzepak, zobaczymy, czy jutro popada, czy nie. Będziemy wtedy wiedzieć, a tymczasem ja jadę sobie, wstępuję jeszcze tutaj do domu, mam jest 500 metrów i potem jadę, bo to mamy 17, do 18 przyjmują, a tam jest, mamy drogi 10, no 10 minut, 12, bo to 7 km, 6, 7, no gdzieś tak. Także nagram coś może na skupie. Także witam, mamy godzinę prawie 18, ja już wjechałem, jestem po próbie tutaj na skupie. Jedziemy pod wysyp. Rzepak wilgotność 5,2, także no pieprz. Kosimy dalej, ja teraz tutaj tamte dwie przyczepy kosi wuja. A ja przyjechałem to zwalić.
sprzedać, słuchaj, sprzedać. No tutaj młynie, ktoś kojarzy te polskie młyny Szymanów, Teresin, w sumie tak się nazywają, ale to jest Teresin. O, widzicie, przy kosu pusto, nikogo nie ma. Czyli tylko zwalamy i wyjeżdżamy. Właściciel tego Bioagry i polskich młynów. No też widzi, tam zwalamy. Ładnie pusto, bez kolejki, tak powinno być. Rana była większa, jak widzieliście, teraz pusto. No ja tam kończę, muszę dojść z porwą, z karteczką do elewatorowego i wtedy będę... Także witajcie. Mamy godzinę 21. Właśnie jadę sypać w locie, będziemy sypać, żeby dokończyć to łudzić. To jest dwa kawałki dzisiaj. No tutaj zostało nam niecały hektar gdzieś. Włączymy koguty. O, brawo. Niecały hektar i chcemy to skończyć dzisiaj, żeby jutro jechać na inne kawałki. Tu się rano mówią deszcz, jakieś tam burze, ale zobaczymy, jak to będzie. Nagramy sobie snapa. Zgłosimy serdejko. Właśnie się wyślę. Tam zestaw, tam za rowem, gdzie mieliśmy 4 hektary, tam 4, tam było jednak ponad 4. To tam mieliśmy zmianę KWS Campus. To sypał pod 5 ton, bo z 4, tam 4,40 jest. Było około 20, ponad 20 ton, 22 tony około. Także o, wysypał. Także jedziemy tam pod rów. Powiem, bo 3 przejazdy niecałe. Tu ma raz, dwa, trzy, no. Także zawracamy się. Mamy już sporo. Tutaj brakuje jeszcze stona gdzieś, także już niedużo na tą przyczepkę. Także no, średnia powinna wyjść w tym roku w miarę dobra, zobaczymy na tych polach. Bo jeszcze nam zostało dwa kawałki, 4,80 i 4,20, mam 4,30, no także na tamtej 4,80 mamy posiadany też ten kampus KWS-u,
co tam sypał, mam bardzo dobrze, zerowałem. Zobaczymy, jak tam będzie sypał. Na drugiej działce jest tam był on przesiewany we wrześniu, bo po prostu przyszła ulewa i nam go przyklepało, nie wszedł dobrze. Jestem przesiewany, to jest tam wszystkie takie, wiecie, zmiotki, co zostało w siewniku, to takie mieszanka wszystkiego, co było, i tam trochę było dokupione jakiegoś polskiego. Także zobaczymy, jak on tam będzie, jak będzie sypał. No, jest mi ciekawi tamtego właśnie 480 tej nowej dzierżawy, bo to w tym roku pierwszy raz wzięliśmy. Tam też nigdy nie było rzepaku na tym polu, aż zboże. Także no, kosimy, jest 21. Jeszcze gdzieś z pół godziny zostało, 40 minut, może gdzieś nie cały hektar. No i dzisiaj będzie koniec, dzisiaj nauczone będzie 6 przyczep. Także sporo, no, mucone gdzieś będzie 6, około 9 hektarów. Także fajny wynik, mimo tego, że wyjechaliśmy dopiero po 12.30, trochę później może. No i zrobią deszcz niby rano od 5, zobaczymy, jak nie, ale no, coś mi się wydaje, że jak deszcz nas ominie, to i to nas ominie. A jak nie, no to rano, no, o 6 rano będę jechał na skup, bo mamy jeden zestaw zasypany, ten będzie no prawie że pełny, braknie tutaj ze 3 tony, 4 może, no nie wiem, zależy, to jeszcze uleci z tego. Jak to jeszcze będzie zbiornik, to braknie ze 4 tony. 4, no około 4-5 ton powiedzmy. I nie wiem, zobaczymy, jak to rozwiążemy, czy jutro to spiemy, to dopiero pojedziemy, czy pojedzie tak, no nie wiem, zobaczymy. I co, my dalej kosimy. Później będziemy też odkręcać header na polu jeszcze chyba, bo jutro tam gdzie jedziemy, to mamy na tę działkę 5 km. Drugą jest od nas 7, one są tam w miarę blisko siebie. Także header odpinamy, będziemy jechać z wózkiem, tam jest taka łączka, dzisiaj to jest 10 spiąć. Także jechaliśmy jeszcze na polu, rozepniemy header sobie, wie, czy, jak skończymy kosić, ale to jeszcze zobaczymy. I co? I jutro od nowa, jak nie będzie padać. Jeżeli jutro nie będzie tej awarii, nie będzie deszczu, to rzepak jutro skończymy. Ale no, to jeszcze długa droga do tego. Także dzisiaj jeszcze może coś nagrałem, jak będziemy header. Także witam was w kolejnym dniu, dzisiaj poniedziałek. Mamy godzinę 9.40, jestem na skupie. Wczoraj o 22 skończyliśmy kosić. Jestem tutaj dzisiaj z wuja przyczepami. Przede mną są przyciągniki, takie nie za duże, także gdzieś koło godziny powinienem się wrócić do domu, wysypać. Tutaj są taki trochę większy zestaw, tam dalej są takie mniejsze. Także myślę, że gdzieś koło godziny wrócimy, no i gdzieś się rano pokropiło. Także gdzieś koło 12 będzie wyjazd na pole. Musi nam rozszczepić header, bo to pole jest, jak wczoraj mówiłem, dalej. No i kombajn teraz to naszykuje, tam sobie dmucha, smaruje. Jeszcze trzeba nalać paliwa. No i dzisiaj mamy tam 9 hektarów. 9, może trochę ponad. No i jeżeli się uda, to zobaczymy, czy to się uda skosić, czy nie. Rzepak suchy, ten, który był kuszony wczoraj wieczorem, to ma 5,2 wilgotności, także suchy. I co, na razie tyle i widzimy się później, jak będziemy jechać kosić. Także witam was w kolejnym ujęciu. Mamy no poniedziałek, rano, jak mówiłem, byłem na skupie, widać, też jest nagrane. Wróciłem o godzinie 11. Teraz mamy 12.30 prawie. Jedziemy kosić. Tutaj pole gdzieś 5 km od domu. Header rozpięty mamy, tam jedzie przede mną tata kombajnem z wózkiem. A ja z tyłu mam tutaj Maseję, z tyłu mam nasze dwie przyczepy. Tutaj na nich wczoraj jest sporo, brakuje gdzieś tam, brakuje z 5 ton może, żeby pełny zestaw. A tam jest akurat takie pole, że na dwie przyczepy raczej nie wejdzie to. Znaczy oby nie weszło. Tam już mam wuja puste zaprowadzone. Tam jest taka akurat łączka, ten właściciel ma obok. To tam sobie postawiłem. A tam sobie je postawiłem, a teraz te wypełnimy. Ja pojadę z nimi na właśnie sprzedać, a tata będzie na tamte dwie kosił. Dobra, zwolnimy sobie. Pierwszy, w sumie powiem wam, tak naprawdę mamy klasa, czyli już 10. sezon teraz będzie.
pierwszy raz jedzie on na pole z wózkiem, z headerem na wózku. Tak to zawsze pole, no to pole mamy właśnie pierwszy rok, jest, no, jest daleko. Nigdy nie ciągaliśmy headera na wózku. Zawsze jeździł po prostu z headerem na pole. A teraz pierwszy raz, odkąd jest u nas klas, jedzie z headerem na wózku. Także coś innego też. Dobrze, tam jest miejsce, gdzie się wspiąć, to nie będzie problemu właśnie, to jest ten plus. Tu zaraz będziemy, gdzieś za kilometr. Zobaczymy, jak to będzie. No tutaj wczoraj kosiliśmy odmianę tam na tym, nie wiem, że to kojarzycie, te pole za rowem, tam 4,40 było. No i tam był na KWS, już mi się przypomniało, KWS Kosmos chyba, jakoś tak on się nazywał. To sypał pod 5 ton, na pewno przebił 4,5 tony. Bo no tak wychodzi po, z tego co zawiodło na skup, że no pod 5 ton, blisko 5 się trzymał, no ale w tamtym roku to odmianę też mieliśmy na innym kawałku, tam na 14 hektarach, dosypała 5,2 tony. Także no, odmiana wierna, w tym roku też ją będziemy siać na pewno. Nie, Kosmos, przepraszam, Campus. KWS Campus. To jest ta odmiana, no naprawdę bardzo fajna, jest to jest to zwykły populacyjny rzepak, nie jest to hybryda, sypie jak szalony. I lekko się go muci. Od razu kombajnem mógł jeździć pół na godzinę szybciej niż w innych odmianach. Także no, polecam wam tą odmianę. No, u nas na trzeciej klasie gleby. Także no, na innych myślę też, no, rzepak jest trochę chyba mniej wybredny, jeżeli chodzi o klasę ziemi, na przykład pszenica. Także no, KWS Kosmos, Campus, naprawdę dobra odmiana. Na kukurydze cierpią, bardzo cierpią. Sucho, dzisiaj mamy ile stopni? 30, no trochę chłodniej niż wczoraj. Ale no jest też, jest masakra. Wszystko się zwija, wyrzuciła wiechę. Kolby, nie wiem czy to ona zrobi. Te lepsze może zrobią, ale te dzisiaj gorsze. To jest taka łączka fajna, na się na niej ładnie zepniemy, a zresztą tutaj zajadę. On się tu będzie spinał. To ja sobie tutaj stanę i dalej zgaszę Maseja. Dobra, nie stoją, idziemy odpinać. Chwilę po, albo dobra, nie chcę chwilę po, albo w sumie go gaszę. Idziemy odpinać. No ja tu odepnę. Co? No wiem. Odbezpieczam tutaj. No nie, bo ja mocno nabijam, ale luźno jest, ale może ona się wyluzowa, to. Dobra, header mamy odbezpieczony, jak widzicie, no. Łąka tutaj jest, nie wiem, z 20 arów może. Tutaj też to kosiliśmy na siano. O, widzicie, tu są wuja przyczepy. Tutaj nasze. A tutaj się będzie spinał. Dobra, odpiął się elegancko.
Dobra, on tu będzie podjeżdżał, bo header nie będę nagrywał wam. Widzimy się, jak już wjedzie. Także witam. My już tutaj kosimy tą działkę. Tam mam postawione przyczepy. Wuja już dwa razy obkosił. Ja mam spięty zestaw. Dwie pełne. Wszystkie te media podczepione, także jedziemy na skup. Tata tutaj kosi dalej. Do skupek jest 9 km jest z tego pola, ale dobrze, jedną drogą cały czas prosto. Dwupasmowa, także szeroka, fajnie, będzie się dobrze jechać. I jedziemy do tu i łąka, skup, wózek jest, potem się szczepi. I będzie trzeba przejechać ze 3 km, 4 na inną działkę. Rowery. Bo dalej nie widać pewnie klasa na kamerze. No i jeżeli pogoda pozwoli, nie będzie padać, to dzisiaj skończymy rzepak. I jutro nam wpada tutaj usługa, tam 2 hektary, żeby skosić pszenicę i wywieźć. Tutaj właśnie tej właśnie co od niej dzierżawiamy to pole, bo jeszcze sobie zostawiła, tam ma 2 hektary zboża. Także jak się skończymy, to jutro się odepnie stół i będziemy kosić. I co, lecę na skup. Widzicie, droga fajna. O, ostatnio jak tutaj to mówiłem, że u nas się wornik palił, to tutaj, o, widzicie, paliło się ten pustostan w tych porzeczkach. Tam, no to niedaleko, 5 km od nas. Opony tirowe, jak na razie spisują się super, można jechać sobie, 4 dychy lecimy, nic się nie dzieje. Dzwoni. Halo. Gdzie? Ale w którym miejscu? Przyczepa leży? O, a jest przejazd czy nie? Dobra. No to jego. No fasy. Też jego. I na bok się przewaliła? Przejadę tam, tamtych zobaczę. I to jego, bo będę miał koło bazy rzepak. Nie przejadę? Ale nie przejadę asfaltem prosto. A, no dobra. No już mu, no to ja mam zjadę wodnicą. No. Co? Jadę dopiero na młyn. Dobra, nara. Dobra. A weź, jesteś tam jeszcze? Jesteś, weź tam zrób zdjęcie, jak to wygląda. Podjeźdź rowerem. Dobra. Przyjdźmy mu to powiedzieć. O, także witam po krótkiej przerwie. Właśnie mama do mnie dzwoniła, że jednemu z rolników
się przewaliła przyczepa z rzepakiem niedaleko naszego domu. No nie pojadę do Bielana Skupa, ale tam już jest drugi ciągnik i przeładowują drugą przyczepę. Na bok się przewróciła cała. Także nieciekawie, bardzo nieciekawie. No ale co, wypadek nie trudno. Dobra, to jadę na Skup i widzimy. Także mamy godzinę 18. Lecimy na ostatnie pole, to tam już kosi. Ja dojeżdżam z szczepami. Tutaj jest nowinę lokalizacji. Od domu z 6-7 km. Też jechał z wózkiem, tam tutaj obok na polu znajomego tego rolnika się rozpiął. Tutaj od mamy jeszcze za 200 metrów do pola, 300. Tak już przejechał tyle z headerem, bo tam nie ma się gdzie rozpiąć. I my jedziemy właśnie na pole z naszymi dwoma pustymi, a dwie pełne wuja są u nas do domu zaciągnięte, bo takie chmury chodzą. Mówiliście, coś o deszczu, także je pochowaliśmy. Bo tak, widzicie, jak tam się chmurzy, zobaczymy, coś popada, czy nie. No, te mają blandeki obydwie, także już bez strachu, tamta jedna nie miała blandeki, byłoby gorzej. Te dwie mają blandekę, także nie ma problemu. A to już mamy tutaj. Chciałem, to jest taka czwarta, gdzieś czwarta A, czwarta B, może trochę gorsza działka. Tu mamy 4,20, 4,30 i on już tutaj sobie tnie. No tutaj nikt nie jedzie, nikt nie jedzie, no i musimy sobie nadać się, żeby wjechać. On tam kołajnie wierzył tam, trawie sobie tutaj wjadę tędy. Dwie przyczepy mamy, puste. No, dookoła objechał. Zobaczymy, ale dwie przyczepy się powinno zmieścić tutaj, niby, no nie wiem. Na tamtej działce to wcześniej kosiliśmy, tam 4,70. Tam był też ten KWS Kosmos. No to oddał gdzieś około 4,7, także super. 4,7, 4,8, tak, no nie wiem ile mam przyczepa dokładnie, bo tam były dwie pełne. Także było około tam ponad 20 ton, bo jeszcze zbiornik był dodatkowo na inny, dosypany na te wcześniej. Także no sporo, sporo. Tu już mogoty chodzą, czyli ma ponad 60%. A tu sobie na razie staniemy, wyłączę klimę. Oj, koguty. Ale na razie tu stoimy, idę poprawić blandekę w tamtej przyczepie, w tej ochlerze, bo nam się trochę zwiesza i żeby nam nie spadła. Także no, widzimy się. Nie wiem, później może teraz wam wyjdę nagrać, jaką kosi. Przesiewany, był tutaj on przesiewany 2 września, ale trochę późniejszy, ale też urósł, był bardzo ładnie wyglądał. Zobaczymy, jak będzie plonował. No rozwiązko jest w miarę zielone, także jest zdrowy. A ja wam zaraz pokażę, o co chodzi z tą blandeką. O co z nią chodzi? Kiedyś, jak mieliśmy tą przyczepę, to pożyczyliśmy ją wujowi i on i z tatą oni tą założyli blandekę, ale nie zapięli jej. I podwiało nam, i tutaj jest taki aluminiowy profil w środku i on pękł i widzicie, co się z nią robi. Jak była sztywna, to była tak, a on jest pęknięty w tamtym miejscu, on się tak zwiesza i jest problem. O, ja ją jeszcze tak zrobię, o, naciągnę ją i jeszcze skręcę. Jest problem, że on, o, widzicie, co się z nim dzieje, to się z nim dzieje. No, chodzi o to, żeby ją naciągnąć, jeszcze tam naciągnę. Może dam radę. O, o to chodziło mi, że ją jeszcze obkręcić ze dwa razy. I teraz jo, tak. I jeszcze raz. Na razie tu już nie da rady. A tu nie, to nie przeszkadza to.
Nie no, tak już musi zostać. Trudno. Już jedynie przykręcę. Tak zostanie, już trudno. Moje nie spadnie. O, już lepiej jest. Ale o, widzę, o to mi chodzi. A ja mam całą ją w tą stronę trochę mieć. I tutaj rurą. O, tak sobie było. Rozwiązaniem mogłoby być jeszcze to, żeby tutaj gdzieś po środku, w tym miejscu dać, wiecie co, ten trzymak. Dać ten trzymak, ale na wtedy musielibyśmy blandekę przedziurawić. A szkoda. No i tak jest, widzicie. O. Tutaj ją opuścimy jeszcze trochę. Tak zostawimy, może będzie dobrze, no. Ale ona o, gdzieś się prześlizguje pod tym. Ale no, zostawimy ją tak na razie. Niech sobie będzie tak. No tak mówię, 4.30 jest około, trochę odchodzi, są krzaki. Ogólnie 4.5 tu jest, ale no, z 10 arów odchodzi od krzaków, z 20. Także 4.30 liczą 4.20, no tak dokładnie nie wiem. Obok widzicie, co się dzieje z kukurydzą. Tutaj oni ją wcześniej siali, ona się męczyła, żeby wyjść. I teraz zobaczcie, co tu jest. Masakra, jeszcze się zwija do tego. Zejdziemy sobie z przyczepy. Zobaczcie. O, nie ma obsady. Do tego sucho, zwija się. Kolby wcale nie puszcza. Tam gdzie niegdzie puszcza, ale nie wiem, czy to naleje ziarno w ogóle. Z kukurydzą w tym roku jest kiepsko. Nawet bardzo, bym powiedział. Także no. Tyle mogę powiedzieć. Co, my kosimy dalej, zobaczymy, czy ten deszcz przyjdzie, czy nie. Może bokiem przejdzie. Ale w sumie no. Znowu by pomogło wypadać, i nie. Na tą kukurydzę w końcu. No i byśmy chcieli też skończyć, takie jest, no. Ale chyba z dwojga złego lepiej, żeby popadało, niż ma nie padać. Także widzimy się później, zobaczymy, popada czy nie popada, jak myślicie. No i zobaczcie, co się dzieje na horyzoncie, jak jest czarno się zrobiło. Zobaczymy, czy to popada, czy nie. No ale ja w razie czego blandecze przyczepy, żeby jak lunie, żeby mi nie zmokły. Także zablandeczamy. No widzicie, co się dzieje z tamtym. No widzicie, mówię, że jest złamane w pół. Jeszcze się w ogóle nie chce dziadostwo zrobić. Trzeba tam iść się pociągnąć. O, ale grzmi. Chyba coś przyjdzie w końcu. Jak to wygląda z góry? No, tam się pociągnie, będzie dobrze. Tą mamy też tu rurę. Oblandyczymy ją od razu. No, tu jest lepiej. Znaczy lepiej. Nie jest niezłamane. Musimy tutaj. O, tak samo może być. Ale reszta tak się rozkłada, jakby chciało, nie mogło. Idziemy tam jeszcze, da się wziąć. Dobra, może być. Przywiążemy sznurkami. Ale sznurkami, tutaj złapiemy tym. Kurczę. Ciekawe, da skończyć czy nie da. Jestem ciekawy bardzo, jak to będzie. Ale no po prostu jest tak czarno tam,
Nie wiem, pewnie u nas w domu pada, my gdzieś mieszkamy tam, jednak na ukos, to u nas pewnie już pada, znając życie. Tu jeszcze nie, ale ciekawe, czy przyjdzie, czy nie przyjdzie. Ojejku, tylko teraz muszę jakoś złapać te. O, dobra. Dobrze, jestem wysoki, to jakoś sobie złapię to. O, jeszcze raz. O kurczę. O, jest. No, jak mówiłem, że ta przyrzepa się wywaliła znajomemu jedna rzepakiem. To moje stare zdjęcie. Zobaczę, jak gdzieś ktoś będzie miał ze znajomych. Bo podobno po prostu jechał bez hamulcy. Jak dojeżdżał do skrzyżowania, zaczął go gwałtownie hamować. No i wyszło jak wyszło. Przyczepa leżała, tam wpadła do kogoś w płot, płot rozwaliła. Końska mucha. Jeszcze wejść tutaj po prostu. O, tu się pętekę roztarło. Pękło, ale to już tyle nie nadrawimy. No nic, tak musi zostać, trudno. Trochę wleci, to wleci tam wody. No, brzmi, ale to idzie chyba tam. Wiecie, tu może wcale nie popadać. Ale myślę, że u nas może pada, może nie, no nie wiem. Jestem ciekawy. No, tutaj na razie starczy. Nie będziemy tego wleczać. Tylko tu zaczepimy. To ja wleczam drugą i widzimy się później. Zobaczymy, czy popada, czy nie. Także widzicie, jednak pada, chmura wyszła. Tam jest dalej tak siwo, że nic nie widać. Także ładnie daje. Zjeżdżamy z pola tutaj, u znajomego się właśnie będziemy składać zaraz. Także kamerę nie biorę na deszcz. Idę mu pomóc się szybko złożyć i lecimy do domu. Także na dzisiaj koniec koszenia, nagram wam to, jak będziemy dalej kosić. Także żniwo rzepaku mamy zakończone, właśnie wracamy do ostatniego pola. Z tyłu nie wiem, czy jest teraz na kombajnem ze mną spięty, ja z przyczepami, dwie pełne, lecę na skup. Ten deszcz co padał, wtedy spadło 7 litrów tutaj u nas. Także to padało w poniedziałek. Dzisiaj mamy środę, godzinę 14 i właśnie zakończyliśmy koszenie. Powolutku wjeżdżają, są pełne przyczepy, żeby nie rozsypywać. Droga wolna. A nie, samochód jedzie. Jedzie sobie. Tutaj widzicie w lusterku, to na kombajnem za mną. Powolutku sobie jeżdżamy. No już teraz trudno, samochody będą musiały poczekać, aż wyjadę. Jak wiecie, jak jest, jak woda się leci. Tam tata kombajnem. Dobra, możemy startować. Niech nas powyprzedzają sobie wszystko. Dopiero się rozpędzimy. I co? Nagrałem jeszcze coś na skupie. I to będzie tyle na razie.